Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest czwartek, 30 lipca 2025. Minęła, jesteśmy na żywo. Nastąpiło to spotkanie prezydentów. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Gdyby to spotkanie się odbyło tego 12 lipca w noc wyborczą, no to miałoby inne znaczenie, inną temperaturę, inną wymowę. W ogóle wszystko byłoby inaczej. A to dzisiejsze spotkanie, tak jak na nie patrzyłem, jak je obserwowałem. Nie wiem, proszę Państwa, no miałem jakieś takie nieodparte wrażenie, obserwując minę Rafała Trzaskowskiego, że ja już to kiedyś widziałem, takie déjà vu. To znaczy, jak przegrała Unia Wolności, to też mieli takie nadęte miny obrażone, jak dzisiaj Rafał Trzaskowski. To, co nastąpiło po tym spotkaniu, było fascynujące, dlatego że tam się odbył taki krótki briefing przed pałacem Rafała Trzaskowskiego i ja jestem już wszechstronnie doświadczonym człowiekiem w tej sprawie, ale mimo wszystko udało się Rafałowi Trzaskowskiemu nie zaskoczyć. Na pytanie dotyczące tej haniebnej, barbarzyńskiej akcji działaczy środowiska LGBT z bezczeszczeniem figury Jezusa. Na pytanie o tę akcję Rafał Trzaskowski, proszę Państwa, odpowiedział, że on o tym nic nie wie, on pierwsze słyszy. 70 tysięcy złotych miesięcznie ratusz płaci za monitoring medialny, tak żeby między innymi właśnie prezydent miasta stołecznego Rafał Trzaskowski wiedział, co w tych mediach jest. Jak się okazuje, albo ten monitoring nie działa, albo ten prezydent taki. Co odpowiedział i jak odpowiedział? Pokażemy to. To jest krótka sprawa. Rafał Trzaskowski na pytanie właśnie o to haniebne zdarzenie. Bardzo uprzejmie proszę. Szczerze powiem, że pierwszy raz o tym słyszę, natomiast no, oczywiście, że tak. Znaczy, zawsze ja reaguję w momencie, kiedy mamy do czynienia z tego typu czynami. Dlatego, że nie ma zgody na, jeżeli rzeczywiście to miało charakter, bo tak jak mówię, nie znam sprawy. No, przez ostatnie dni przede wszystkim się koncentruję na budżecie miasta stołecznego Warszawy. Natomiast ja potępiam wszelkie akty wandalizmu, dałem temu dowód, choćby jeżeli chodzi o pomnik Kościuszki. Ja przepraszam najmocniej, ale zakwalifikuję tę wypowiedź jako po prostu zwyczajnie bezczelną, bo ja nie wierzę w to, że pan Rafał Trzaskowski nie zna tej sprawy. Jakby było mało, proszę Państwa, to na dzisiejszej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy miał zostać przegłosowany projekt uchwały nadającej jednej z ulic w stolicy imię Lecha Kaczyńskiego, ale radni Platformy już na początku obrad przegłosowali na wniosek przewodniczącego ich klubu, że ten program trzeba zdjąć z punktu harmonogramu głosowań. O całej sprawie poinformował na Twitterze stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości Błażej Poboży. Napisał tak: radny Szostakowski z PO składa wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu o zmianie Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Kuriozalne uzasadnienie mówiące o tym, że żołnierze Armii Ludowej walczyli w Powstaniu Warszawskim. Szok. Po chwili pan Błażej Poboży zamieścił kolejny wpis, w którym z kolei poinformował o wyniku głosowania. Decyzją większości radnych punkt został zdjęty z harmonogramu obrad. Co więcej, radni PO zdecydowali również, że do planu głosowań na dzisiejszej sesji nie był dopisany punkt dotyczący uchwały potępiającej dewastację pomników w stolicy. Początek sesji Rady Warszawy, a klub Platformy już zdążył zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący ulicy Lecha Kaczyńskiego zamiast Alei Armii Ludowej, głosować przeciw wprowadzeniu pod obrady uchwały potępiającej profanację i dewastację pomników w stolicy. Tak napisał radny PiS. Brak mi słów, dopisał. Mam nadzieję, że dziś wszystkie media i komentatorzy właściwie ocenią zachowanie prezydenta Trzaskowskiego i jego zaplecza w Radzie Miasta, to jest Platformy. Zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego ulicy Lecha Kaczyńskiego to absolutny skandal, brak mi słów. No cóż.
kulturalnych słów rzeczywiście brakuje. Pan z... Pani, przepraszam bardzo. Pani Stanisława ze Śląska. Pani Stanisława, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Była taka jedna Stanisława ze Śląska. Pozdrawiam telewizorów. Kłaniam się. Mam nadzieję, że ktoś z rządzących będzie oglądał również ten program, ponieważ zastanawiam się, czy jakkolwiek jestem za tym rządem, który bardzo wiele dobrego zrobił, jednak jedna sprawa nurtuje. Chodzi mi o emerytów, którzy mają emerytury poniżej 2000. Chciałam zadać też pytanie, jakie jest minimum egzystencjonalne, bo przepaść jest tak niesamowita między emerytami, którzy mają emerytury poniżej 2000, od 1000 powiedzmy do 2000, po prostu wegetują. Nawet do tego stopnia w śmietnikach zrobią, żeby sobie pomóc. Tym bardziej, że przepaść dochodowa, w tej chwili te wszystkie dobra, które różne inne warstwy społeczne mają, i dobrze, że tak jest. Natomiast rząd całkowicie zapomina o tej najbiedniejszej warstwie społecznej, emerytach. Jak mówię, nie wszystkich, tych, którzy mają od 1000 do 2000. Żeby przestali w końcu, bo 13 emerytura nie załatwia w ogóle problemu, bo to jest jednorazowa sprawa. Żeby w końcu dotarło do nich, że trzeba coś z tym tematem zrobić, tym bardziej, że w tej chwili są większe pieniądze z Unii Europejskiej, żeby ten podział był sprawiedliwy. Także bardzo bym prosiła, żeby pochylili się nad tą sprawą i żeby troszkę szacunku dla ludzi starszych, którzy zapracowali sobie na to, żeby nie wegetować. To są ludzie, którzy nie upominają się sami, nie potrafią pisać na Facebooku, nie potrafią pisać na Twitterze, którzy siedzą w milczeniu, jak mówię, grzebią w śmietnikach, żeby sobie puszki po piwie czy złom zbierają, żeby sobie pomóc. To jest prawda. Wystarczy, że ktoś się pochyli nad tym i załatwi tą sprawę. Także tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, pani Stanisławo, że pani nie mówi w imieniu tych byłych esbeków, którzy mieli tak horrendalnie wysokie emerytury i którym te emerytury, moim zdaniem, całkiem słusznie obniżono. To jest tak, że te pieniądze z Unii Europejskiej, o których pani wspomniała, to one nie będą miały nic wspólnego i nie będzie żadnego przełożenia na te świadczenia akurat, o których pani mówi. A ten rząd, staram się być obiektywny w tej sprawie i uczciwy, ten rząd, jak żaden inny, dba właśnie o takich ludzi, o których pani mówiła, o tych najbiedniejszych. No ale oczywiście zdarzają się jeszcze takie sytuacje, kiedy ktoś ma tę emeryturę tak skandalicznie niską, że trzeba mu pomagać. I to na pewno jest coś, co nie powinno ani rządzącym, ani nam umykać z pola widzenia. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, pani Stanisławo. Proszę państwa, ja nie powinienem o tym mówić w ogóle, bo to się przyznam do tego, czym się zajmuję. Kiedyś na kolegium Gazety Polskiej tak sobie myślałem, a jakby tak siłami redakcji nakręcić nową wersję Czterech Pancernych, to jaka to by była obsada? I wyszło mi, że Sakiewicz to by był Czereśniak, no bo Tomuś, nie piskaj. Ja bym był za Janka, to jest oczywiste, prawda? Nowy Gustlik to by był redaktor Lisiewicz, Grigorii, doktor Targalski. I też nie miałem problemów, jeżeli chodzi o obsadę Marusi Aganiok. No bo Dorota Kania jest taka trochę ryszawa, prawda? No to mi wyszło, że to właśnie Kania ryszawa. I ta Kania ryszawa napisała o tej
o tej akcji wieszania tęczowej flagi na warszawskich pomnikach, napisała tak. Akcja wieszania tęczowej flagi na warszawskich pomnikach, w tym na filarze, figurze Chrystusa dźwigającego krzyż, pokazuje prawdziwe intencje osób związanych z ideologią LGBT. To, co mówią o miłości, pokoju i przyjaźni, to puste, nic nieznaczące dla nich słowa. Są one zasłoną dymną, za którą kryją się złość, nienawiść, deprawacja, agresja. Akcja jest również jedną wielką hańbą. Sprofanowanie figury Chrystusa, która stała się symbolem powstania warszawskiego, świadczy nie tylko o głębokiej głupocie i niedouczeniu, lecz także o kierunku, w którym od dawna podąża ideologia LGBT. Chodzi o niszczenie wszelkich wartości, a następnie tworzenie nowego świata. Znamy to doskonale z przeszłości. Marksiści i komuniści ruszali z posad bryły świata, kruszyli stary porządek, budowali nowy ład. Jak się to skończyło, doskonale wiemy. Całkowitym wykluczeniem lub zmarginalizowaniem osób myślących inaczej. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, gdy trwa lewacka ofensywa w Europie. Na szczęście obywatele Polski chcą normalności, a nie tęczowego szaleństwa. Tak napisała Dorota Kania. I się okazało, czego chcą obywatele Polski. To za chwilę państwu opowiem o tych obywatelach. Pan Krzysztof z Rzeszowa. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór panu. Tak, słucham. Dobry wieczór panu. Ja chciałem się na temat to, co się dzieje w Warszawie z tymi pomnikami, to jest wstyd, że biegający się na prezydenta Rafał Trzaskowski wnioskuje z tego, że to może być. Finansuje takie uroczystości i takie wszystko. My jesteśmy przeważnie rodziną chrześcijańską. I nikt nie może nam tego zabronić i w nasze sprawy się nie powinien wtrącać. My się nie wtrącamy tak samo w ich sprawy. Jeszcze żyją spokojnie. My spokojnie sobie niech pracują, niech tego. I nikt nikogo nie wytacza palcem, kim to jest. A jakby prezydentem został Rafał Trzaskowski, to w całej Polsce by to było. I to byłaby dopiero tragedia. Że to idzie z zachodu, to nic nadzwyczajnego. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. To jest tak, proszę państwa, że ci obywatele polscy, tacy obywatele jak na przykład Donald Tusk, reagują w sposób następujący na to, co się wydarzyło w Warszawie. Donald Tusk napisał tak. Jako szef europejskich chrześcijańskich demokratów chciałbym przypomnieć, że Jezus stał zawsze po stronie słabszych i krzywdzonych, nigdy po stronie opresyjnej władzy. To jest taka metoda na Jezusa, bo to się powtarza. Warszawska radna Agata Diduszko-Zygleska. Tęczowa flaga nie profanuje Jezusa. Nie był homofobem, ksenofobem, nacjonalistą. Stał po stronie uciśnionych i prześladowanych. Gdyby żył teraz, szedłby w marszu równości. I tak jak 2000 lat temu nie byłoby mu po drodze z hierarchami Kościoła. No, pani Agata Diduszko jest powszechnie znana z głębokiego życia wewnętrznego, więc i ze znajomości religii, więc ma prawo snuć takie dywagacje na temat Jezusa Chrystusa. Sylwia Spurek. Tęcza zawsze przypomina o potrzebie szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka. I będzie przypominać tak długo, jak Polska będzie na marginesie ochrony praw człowieka. No, o pani doktorce Spurek to państwo już wiele razy słyszeli, więc to nie ma co się rozwodzić nad tą ciekawą osobą. Pani Wanda Nowicka. Była wczoraj gościem pani Wanda Nowicka. Była wicemarszałek Sejmu. Pani Wanda Nowicka była wczoraj gościem u Michała Rachonia w TVP Info w programie Minęła 20. I ona tam naplotła bardzo dużo naplotła. Ja wybrałem taki cytat najmniej, myślę, denerwujący i irytujący z tego wszystkiego, co opowiadała pani Wanda Nowicka. Nie chcę państwa denerwować, po co? Szkoda się denerwować. Powiedziała tak pani Wanda Nowicka. Powstańcy warszawscy i powstanki warszawskie. Bo powstańcy warszawscy to mieli powstanie, a powstanki miały powstanko. Powstańcy warszawscy i powstanki warszawskie opowiedziały się zdecydowanie za prawami osób LGBT i dostrzegają, że tak jak w Polsce są te osoby traktowane, to może doprowadzić do wojny, a w każdym razie do konfliktu. Proszę szanownych państwa,
Wydaje mi się, że to jest na tyle groźna i poważna sprawa, że ja się tym razem powstrzymam od żartów, dlatego że moim zdaniem to jest dopiero początek. Ich stać na więcej. Jeżeli tego nie zatrzymamy na tym etapie, w tym momencie, to bardzo prawdopodobne, że no, wszystko na to wskazuje, rozwój sytuacji, jaki zdarzał się na Zachodzie, że również i u nas będą płonęły, a dlaczego nie, katedry i tak dalej. Nie katolicy będą atakowani wprost na ulicach naszych miast. Jeżeli tego nie zatrzymamy. Pan Tomasz z Warszawy jest z nami, tak? Dobry wieczór, panie Tomaszu. Tak, tak. Dobry wieczór. Witam pana serdecznie. Proszę pana, mówił pan o tym, że trzeba zatrzymać to, tylko widzę pewien problem. Ludzie, którzy powinni się tym zajmować, policja dopuściła do tego, że w ciągu nocy zostało zdewastowanych kilkadziesiąt pomników. Nie wierzę w to, żeby to nie było zauważone w żaden sposób przez służby prawa. Chyba, że nie pełnili służby, nie znajdowali się w odpowiednim miejscu. Dziwię się, że w miejscu, gdzie jest miejscem publicznym, to jest centrum miasta, tam są instytucje rządowe, jest monitoring, nikt nie zauważył ludzi dewastujących pomniki. Może zanim dojdzie do gorszych sytuacji, mówi pan o podpaleniach ewentualnych, zanim dojdzie do aktu przemocy, należałoby zrobić porządek z MSWiA, z policją. Naprawdę trudno mi uwierzyć w to, że doszło do czegoś takiego w Warszawie, w centrum miasta i nikt nie zareagował, nikt nic nie wie. Wcześniej mieliśmy sytuację taką, że został zdewastowany pomnik Tadeusza Kościuszki. Dwukrotnie. Też. Nie ma sprawców. Nie ma nikogo, kto byłby świadkiem, kto mógłby zapobiec, kto widział cokolwiek. Może nie wiem, może pan zna odpowiedź, co się dzieje z resortem. Kto tam pracuje. Panie Tomaszu, bardzo wiele pomników tak jest zdewastowanych w Polsce. O tym się słabo mówi, słabo się to nagłaśnia. Ja przypominam choćby ten pomnik Inki w Krakowie, oblewany farbą, tak. I tak dalej. Tak, także to nie jest... Tutaj... To jest pułkownika Kukińskiego przecież. Też, oczywiście, no jasne. No właśnie. Także to nie jest coś, co się nie wydarzało do tej pory. To się wydarzało. Nie na taką skalę i nigdy nie miało to takiego jawnie prowokacyjnego charakteru, jak tym razem, jeśli jeszcze dołożymy do tego te manifesty tam przyklejane do tych pomników i tak dalej. No tak. W każdym razie to jest na pewno wstęp do tego, co może nas spotkać. Ja tylko przestrzegam, ostrzegam, no bo przecież to jest tak jak z tym etapowaniem, o którym mówił Rabiej, tak? Tak. To jest mechanizm, który jest już ćwiczony gdzie indziej. Był, nie wiem, we Francji, w Niemczech, teraz w Stanach, wcześniej Ameryka Południowa, w Argentynie. To wszystko już się działo. Ja też się zastanawiałem nad tym, co pan mówi, że dlaczego, skoro tam jest monitoring, tak, nie było natychmiastowej reakcji. Nie wiem, czekam na jakieś wytłumaczenie tej sytuacji. Po prostu się obawiam, że w pewnym momencie obywatele zostaną sami. Jestem katolikiem, nie jestem członkiem PiS-u, nie jestem jakimś może tutaj szczególnym zwolennikiem tej partii, ale jestem po prostu zwykłym, prostym katolikiem i oczekiwałbym, żeby władza chroniła mnie przed tym, żebym był obrażany. Nie chciałbym zostać sam na sam po prostu. Nie wiem, jak nazwać tych ludzi. Doskonale pana rozumiem. Doskonale pana rozumiem, jestem z panem i też tak sobie dokładnie właśnie o tym myślę, że też nie chciałbym, żeby to było tak, że z jednej strony będziemy my, a z drugiej strony oni. Moim zdaniem państwo bardzo źle, że nie zareagowało już w momencie tej prowokacji z tym tekturowym czołgiem. Pamięta pan, to było przy okazji zmiany warty. Widziałem w telewizji, nie byłem świadkiem, ale tak, to fatalnie to wyglądało, Maria. Bardzo źle.
to nie jest miejsce na tego typu zachowania, na tego typu... Takie pobłażanie właśnie prowadzi później do tego typu sytuacji. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Tomaszu. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego bardzo dobrego. Dziękuję. Proszę państwa, z lewej strony mojej leży cały koronawirus. Ja wczoraj państwu o tym wspominałem, ale musimy chociaż na chwilę o tym COVID-zie nieszczęsnym i o tej pandemii porozmawiać, dlatego że dzisiaj jest rekord zakażeń, 615 zakażeń, 15 ofiar śmiertelnych. Profesor Włodzimierz Gut, doskonale państwu znany wirusolog, został zapytany w TVP Info, czy jako społeczeństwo my się nauczyliśmy żyć z tym koronawirusem. No i powiedział pan profesor tak, gdzieś do 8 lipca widzieliśmy bardzo wyraźny spadek liczby zakażeń, teraz się to odbija. Przyznam, że bardziej się obawiałem zbiorowisk sportowych, a wszystko zaczyna wskazywać, że bardziej groźne są wesela, pogrzeby i inne zbiorowiska, na które przyjeżdżają ludzie z różnych terenów bez trzymania jakichkolwiek zasad. Nic się nie stanie, póki będziemy trzymać dystans od innych ludzi. Problemem są te zdarzenia, kiedy ten dystans został naruszony. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, komentując ten dzisiejszy rekordowy bilans przypadków zakażeń, powiedział tak, koronawirus jest z nami i cały czas będzie. Jeżeli nie będziemy przestrzegać nakazów dotyczących dystansu społecznego czy noszenia maseczek, to ta liczba pokazuje, co może być dalej. To jest tak, proszę państwa, że z tymi maseczkami, na przykład w Holandii. W Holandii dzisiaj rząd poinformował, że nie będzie zalecał obywatelom noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Ta decyzja w Holandii została ogłoszona przez minister do spraw opieki medycznej Tamarę van Ark. Ponieważ z medycznego punktu widzenia nie ma udowodnionej skuteczności noszenia masek, rząd zdecydował, że nie będzie w kraju obowiązku noszenia masek. Pan Józef z Dolnego Śląska. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja chciałem w sprawie tych napaści na te nasze pomniki, proszę pana. To nie są jacyś tam zboczeńcy, czy to normalnie pod pokłosie komunistów. To komuniści robią wszystko. Tylko przebrali się zaraz za SLD, za PO, za tamtego. I to na pewno robią młodzież komunistyczna. I to trzeba, jak to się nie ukróci, to ja nie wiem, co to będzie. Żeby to, na przykład, gdyby ktoś to zrobił z PiS-u, to by cały świat to robił. Znaczy tego, a że to robi komunistyczna hołota, szambo, proszę pana, to nic się nie dzieje. Ja się dziwię, że rządzy tam, że przecież mamy sędziów, mamy przecież wojsko czy policja, że to nie łapie. Jak to będzie tak dalej, to nie wiem co będzie. Przecież oni nam kościoły pozamykają i wszystko. To ja byłem na Syberii, proszę pana, i nam nawet pozwolili obrazy mieć tego, pomimo że komuna była. A tutaj to jest gorsza, największa, nie wiem co to się dzieje z tą hołotą naszą. Jeżeli państwo nie zrobi nic, to w ogóle popalą nam kościoły jeszcze do tego. Dziękuję. Wiem, że ma pan rację. Kłaniam się, pozdrawiam panie Józefie. Tak, to jest neobolszewia, ten cały ruch. To już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Kiedyś była flaga tęczowa, kiedyś była flaga czerwona, teraz jest tęczowa. Proszę państwa, profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że ta rosnąca liczba zachorowań jest logiczną konsekwencją tego, że zostały zluzowane obostrzenia. W związku z tym zwiększa się liczba przypadków, tak jak przy każdej chorobie zakaźnej. Sporą rolę z pewnością odegrały różnego rodzaju zgromadzenia i imprezy masowe. Do pewnego stopnia przyczyną większej liczby zachorowań może być również rozluźnienie związane z wakacjami. Ważne, aby nie ignorować rzeczywistości. Jeśli rezygnujemy z jednego środka zapobiegawczego, zastąpmy go innym. Jeśli rezygnujemy z noszenia maseczek, zachowajmy dystans, jeśli go nie zachowamy, nośmy maseczki. Wszystkie elementy zapobiegawcze składają się na sytuację obecną i zdecydują o tym, co wydarzy się za tydzień czy za miesiąc. Cały czas jesteśmy w środku pandemii, natomiast zmienił się jej obraz. W okresie letnim na całej półkuli północnej śmiertelność, ciężkość przebiegu choroby zmniejszyły się. Teraz możemy trochę odetchnąć. Latem ciężkie przypadki są rzadsze
nie dlatego, że wirus stał się słabszy albo że uzyskaliśmy odporność, ale najprawdopodobniej dlatego, że zniknęły dodatkowe czynniki, takie jak na przykład zakażenie innymi wirusami, zakażenia bakteryjne, zanieczyszczenie powietrza czy suche powietrze w ogrzewanych w zimie domach. One powrócą w sezonie jesienno-zimowym, zachorowań może być wówczas więcej i będą one zapewne cięższe. Polska, proszę Państwa, nie jest jedynym krajem, gdzie się obserwuje obecnie ten wzrost liczby potwierdzonych zakażeń. Najwyższe dotąd dobowe przyrosty liczby zakażonych koronawirusem odnotowano na Ukrainie 1200, w Brazylii prawie 1600, w Australii ponad 700. Generalnie bardzo proszę, pamiętajmy o tym, że ta zaraza tu jest. Proszę myć ręce, zachowywać dystans, no i zachowywać się rozsądnie. No. Kłaniam się, pozdrawiam. Miłego, spokojnego weekendu.